Witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj będziemy testować karabinki od importera Superpower o nazwie 303. Nie mamy tu nic większego poza tym, że jeszcze strona podawała, z której kupowałem te karabinki, że nazywają się Lady Cracker. Możemy w opakowaniu zobaczyć rysuneczek właśnie z logiem Superpower w tym miejscu. No i z takimi oto karabinkami. Cena takich karabinków to około 3-4 zł za opakowanie zbiorowe, w którym mamy 10 karabinków po 40 sztuk petard. Policzyłem, to jest prawda, w każdym karabinku znajduje się 40 sztuk petard, więc to jest naprawdę prawda, że w takim całym opakowaniu mamy około 400 petard. Aczkolwiek w większości prawie na pewno wszystkie nie wybuchną. Znaczy, że nie wszystkie nie wybuchną, tylko że będziemy mieli dużo niewypałów, co już zauważyłem, odpalając dosyć sporo tych karabinków, co widzicie po stanie tego opakowania. A to jest jeszcze nowe, nieotwarte. Ja po promocji je kupiłem bodajże za niecałą złotówkę za paczkę, co jak dla mnie było dosyć dobrą okazją. No cóż, informacji nie mamy podanych za wiele. Nie ma też żadnych informacji o tym, ile prochu znajduje się w takim karabinku. Jeden karabinek wygląda w taki sposób. Podpalamy z tej strony, żebyście sobie nie pomylili, bo jakbyście odpalili z tej, to prawie że niemal w tym samym momencie, jakbyście to podpalili, zaczął wystrzelać. No i by się to mogło niezbyt fajnie zakończyć. Poza tym, no, nie są to jakieś super jakości karabinki. Często się z nich coś sypie, petardy mogą odpadać z karabinku, ale aczkolwiek za taką cenę nie ma tragedii. A jak z efektami? Przekonamy się na samym teście. Zapraszam do oglądania. Naszych karabinków Lady Cracker po prostu luźno położony na ziemi. Odpalaj. Dobra, od... Powiem Wam, bez szału. Całkiem cichy ten karabinek był. I jak widzimy, mamy tu trochę niewypałów takich małych petardek. No ale jak za taką cenę około 2 zł, 3 zł za paczkę, gdzie mam 400 takich petard, nie jest źle. Teraz powiesiliśmy karabinek na drzewie. No i efekt był już zdecydowanie lepszy i ciekawszy. Jedna petardka się ostała, a na dole mamy kilka niewypalonych. A teraz zobaczymy, czy petard Lady Cracker mają na tyle mocy, żeby rozwalić taką butelkę, którą oczywiście po tym posprzątam. No to odpala, ja przyłożę. Problemy natury technicznej. Jak widzieliście, petardy nie były nawet w stanie butelki podrzucić i zrobiły tylko taką smugę. Zobaczymy. No i niestety, karabinków nigdy nie wrzucajcie do wody, leży sobie na dnie i praktycznie nic z niego nie wypaliło. Nie polecam wrzucania takich karabinków do wody, może ze dwa strzały wybuchły. Podsumowując, karabinki Lady Cracker od importera Superpower mogę niezbyt wiele powiedzieć. Raczej nie zachwyciły mnie swoim efektem. Efekt jest dosyć cichy, dużo petard nie wybucha, w ogóle zostają niewypalone, tylko ląd się wypala, a w środku jest cały proch i mieszanka, bo ja po tym jak rozerwałem taką jedną niewypaloną petardę, proch się wysypał i w ogóle, więc jakość nie jest też zbyt wysoka. Często sypie się z nich proch, gdy otworzymy takie opakowanie, co też jest dosyć minusem, bo możemy sobie na przykład pokój, otwierając takie petardy, cały zasyfić prochem, zatyczkami i innymi tego typu świącymi przed rzeczami, które znajdują się w petardach. Adekwatną oceną do efektu dosyć cichego swoją drogą będzie ocena 5, nie, no może trochę przesadziłem, zaniżyłem ich wartość, 6 z takim maluteńkim plusikiem na 10, bo jednak cena jest naprawdę niska, jeden z najtańszych karabinków dostępnych w Polsce. To by było na tyle w tym filmiku. No, jeszcze zostając przy cenie, to około 3 zł za paczkę 10-40-strzałowych karabinków, więc za 400 petard,
Praktycznie, no bo teoretycznie, bo w praktyce o wiele więcej tych petard nie wybucha, zapłacimy około 3 zł. 400 petard w takim opakowaniu jest zbiorczym, więc no naprawdę całkiem sporo. To by było na tyle w tym filmiku. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnych materiałach. Siemka!